Także cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie sobie nagrywać w 120 fpsach i tam w 720p. W sumie w 3 minuty to wszystko zrobimy, więc bardzo szybki poradnik, będziecie mogli już nagrywać. Zapraszam do oglądania. Więc pierwsze, odpalam sobie OBS-a. Uruchomimy to. Klikam sobie w ustawienia. Obraz. Filtr skalujący zmieniamy na Bikubik, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Jeżeli nie macie, i teraz zmieniamy z typowe wartości na ułamkowe i dajemy licznik 120, mianownik zestawiamy, klikamy zastosuj. Teraz klikamy wyjście, nagrywanie, tryb wyjścia z prostego, jeżeli macie na zaawansowane. I teraz zmieniamy sobie pierwsza sprawa, format nagrania z MOV, czy tam jakiego macie, na MP4, encoder z byle jakiego na NVIDIA NVEC H264 New. I teraz typ przepływowości CBR i przepływowość. Teraz zajmiemy się przepływowością. Słuchajcie, przepływowość to musicie sobie ustawić według waszego kompa. To już bardziej, jeżeli chcecie, to ja będę mógł wam zrobić rozpiskę taką, wiecie, dokument na przykład na Discordzie, w którym będzie rozpisane, jaka karta, wiecie, jaki komp, jaką tam przepływowość powinniście ustawić. Ja mam na przykład 200 tysięcy. I teraz profil ustawień. Teraz to jest najważniejsze chyba, no prawie najważniejsze. Jeżeli chcecie mieć bardzo mało, no nie mało FPS, ale 30-60 FPS-ów, klikacie najlepsza jakość. Jeżeli chcecie mieć nawet te FPS-y jakość, tak jak ja nagrywam, czyli 120. Wydajność to już będzie grafika nawet 300, no nie, grafika będzie 480p, coś takiego chyba. I najlepsza, wiecie, wydajność, najwięcej FPS-ów. Najlepsza wydajność to będzie grafika bardzo słaba. No, ja tam chyba nagrywałem raz na najlepszej wydajności 360p. Porównam wam to ogólnie na końcu odcinka, nie? I to będzie, wiadomo, najlepsza wydajność. I resztę sobie nie zmieniamy, klikamy zastosuj. Teraz może przejdę do tego, że nagram wam po prostu na każdym z tych profili, wiecie, ustawień, najlepsze wydajność, to niskie opóźnienie. I zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met. But you act like we never. In the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not. That you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met. But you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love. Yeah.
sense that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got you wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. I find it hard to leave a picture in, cause my reality is your reality, no. Więc jak widzieliście porównanie, widzę, że nie było za bardzo widoczne, ale jeżeli byście sobie na przykład potestowali w takim Fortnite'cie czy tam Minecraft'cie, CS'ie, byłaby różnica, może nie jakoś mega wielka, ale wiadomo, byłaby dosyć różnica. Może to była moja wina, bo sobie źle ustawiłem, wydaje mi się, że to była moja wina, bo ustawiłem za moje bitrate, ale tu mieliście porównanie wszystkich tych na tej grze Krunker.io. Bo na Minecraftie myślę byłoby całkowicie inaczej, więc to już bardziej sobie musicie potestować. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!